Rozdział drugi. Latem 1973 roku kraj wychodził powoli z wietnamskiej traumy. Spiro Agnew miał przerąbane i był już praktycznie na wylocie. Afera Watergate nabierała rumieńców i zaczynała zbierać żniwo. Ja miałem 11 lat i jakie takie rozeznanie w tym, co się dzieje na świecie, ale tak naprawdę niewiele mnie to wszystko obchodziło. Pochłaniał mnie całkowicie baseball i poza nim mało co się liczyło. Ojciec był miotaczem New York Metsów i bardzo przeżywałem każdy ich mecz. Ja też grałem na pozycji miotacza u scrapersów z małej ligi w White Plains i ponieważ mój ojciec był kim był, wiele się tam po mnie spodziewano. Rzadko udawało mi się sprostać tym oczekiwaniom, ale zdarzały się obiecujące momenty. Z początkiem lipca rywalizacja o mistrzostwo grupy wschodniej National League straciła tempo. Wszystkie sześć drużyn – Meci, Piraci, Kardinalsi, Filiesi, Kapsi i Exposi spoczęło na laurach i żadna nie przejawiała specjalnej ochoty do tego, by coś jeszcze zmienić w klasyfikacji. W grupie zachodniej Reci i Dodgersi mieli już wyraźną przewagę nad resztą. W American League zanosiło się na to, że długowłosi z Oakland Asów, dumnie noszący swoje pstrokate stroje, obronią tytuł z ubiegłego 1972 roku. Z zapartym tchem śledziliśmy z chłopakami z sąsiedztwa te zmagania. Znaliśmy wszystkich zawodników i statystyki. Odtwarzaliśmy na placach zabaw w White Plains każdy mecz. W domu panowała raczej przygnębiająca atmosfera, wolałem więc spędzać czas wolny poza nim. Baseball był moim najlepszym przyjacielem, a pewien mecz w połowie lipca 1973 roku